Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy kolejny bardzo ciepły, gorący wręcz dzień. W tej mojej klitce, gdzie przesiaduję i pracuję, jest chyba z 5-7 stopni więcej niż w reszcie domu. Mam taki mały wentylator. Faktycznie, jednak przedmuchanie tego powietrza troszeczkę pomaga. Szanowni Państwo, chcę opowiedzieć Państwu moje ostatnie perypetie. Jestem troszeczkę podziębiony. Podejrzewam, że to jest przez klimatyzację. Ja myślę, że mój organizm się przyzwyczai do tego, ale jednak przebywanie w klimatyzacji, potem wychodzenie na to ciepło. Poza tym miałem ostatnio, o czym nie mówiłem, ale może kiedyś powiem, bo to też jest bardzo taka ciekawa lekcja życiowa, którą odebrałem. No może niekoniecznie tylko ja, ale miałem, oprócz tych hejterów i tak dalej, to miałem jeszcze prywatne stresy i to dosyć bardzo poważne. Gdybym robił to, co zalecam słuchającym mnie ludziom, gdybym robił to, co działa u moich podopiecznych, gdybym robił to, co sam zalecam, to te wydarzenia troszeczkę by mi puls podniosły, ale ponieważ nie pracuję nad sobą, ponieważ jestem, można by powiedzieć, leniwy, ja wolę mówić, że nie mam czasu. To jest wymówka, oczywiście, że wymówka. I to jeszcze niskich lotów wymówka. Tak więc to, co się stało, ja to odebrałem bardzo w sposób taki, że aż się trząsłem cały, natomiast gdybym robił to, co sam zalecam innym, to prawdopodobnie bym się bardziej skupił. Tak więc niestety, ale no niestety albo stety, spokój wewnętrzny trzeba wytrenować. To muszą być godziny treningów dziennie. Oczywiście może być także 15 minut, ale na efekty będzie trzeba czekać bardzo długo. Także tak, szanowni Państwo, powiem Państwu, jak to ostatnio wyglądało wczoraj. Wczoraj wiedziałem, że będę miał z różnych względów bardzo nerwowy dzień. Pierwsza sprawa, musiałem pojechać po ciuchy. Moja przyjaciółka nie mogła mnie zawieźć, ponieważ miał przyjść ten bardzo drogi zegarek. Więc zostawiłem pieniążki. Mówię, przyjdzie listonosz, to przyjmiesz, bo wziąłem za pobraniem. Obejrzyj ten zegarek i zapłać za niego. A ja musiałem pojechać, dlatego że zostały w tym salonie włóczanki spodnie i koszula od garnituru. Spodnie miały być skrócone, a koszula trochę w pasie zmniejszona. No, niestety też nie mogłem wziąć tych swoich leków. No więc podróż była taka, no, dosyć stresowa. No, tak jak wszystko w moim życiu. Ale w salonie wpadłem na myśl, już wcześniej miałem taką myśl, że ponieważ miałem tylko trzy koszule kupione, czyli tak, jedną mam szarą, tą, w której wcześniej występowałem razem z tym sportową marynarką, taką czarną. To jest coś, co już miałem przed tymi zakupami. W sklepie Włóczanki oprócz tego wszystkiego kupiłem, z tego co pamiętam, trzy koszule. Bardzo ładną czarną. Czarna jest elegancka w każdej sytuacji. Przecudna taka niebieska, no wspaniale uważam, na mnie leży. Fenomenalnie dobrana. Ten pan w tym salonie ma naprawdę wyszkolone oko. Od razu patrzy i od razu podaje taki towar, który idealnie pasuje. Rzadko, rzadko kiedy podał jeden tam numer za mały czy za duży. Szybciutko było to kontrowane. I wziąłem jeszcze chyba jedną koszulę, ale nie pamiętam jaką. Uznałem, że mając cztery marynarki sportowe i jeden garnitur, to mam pięć, a no jeszcze mam ten jeden stary, tą czarną. Więc mówię, na każdy dzień tygodnia powinno być, kupię jedną marynarkę. I była taka jedna fajna w kratę, ale niestety była dla mnie za mała, bo miała tam chyba tylko 110 w klacie, to ja mam chyba tam 138 czy 140. Nie wiem, jakoś tak już nie mierzyłem. Więc, szanowni Państwo, postanowiłem, że sobie zaszaleję, coś kupię i kupiłem tak. Kupiłem piękną białą koszulę, w której wczoraj wystąpiłem, w tym nagraniu, żeby się nie dawać pasożytom. Piękna biała, no ale trzeba uważać, bo to lekki brud i już jest po temacie. Kupiłem dwie także koszule takie pstrokate. Nie powiem Państwu, jak wyglądają, bo nie mam tej pamięci wzrokowej. Jedna jest jakieś takie grochy czy coś. Fajne. Jedna jest taka dosyć agresywna. Mówię, będę miał coś agresywnego, coś odważnego, bo całe życie zawsze się zachowawczo ubierałem. Wstydziłem się chodzić i zwracać na siebie uwagę, ale to niestety
kości zostały rzucone. Mam nadzieję, że może wypłynę na jakieś szersze wody i tu już nie ma miejsca na jakieś moje lęki. Tu musi zadziałać to, co działa. Muszę zwracać uwagę. No, za pomocą koszuli, wiadomo, można zwrócić uwagę w inny sposób. Są tacy, co wypróżniają się do wiadra, kopulują, masturbują się na wizji. No, ale nie o taki typ popularności mi chodzi. Tak, więc powiem Państwu, że... Czyli tak, trzy koszule wczoraj kupiłem, najdroższe. Byłem blisko kupienia garnituru, jednak w ostatniej chwili uznałem, że nie. I nagle moim oczom ukazało się coś pięknego. To był właśnie taki, ni to marynarka, ni to frak. 700 coś zapłaciłem za to, 750 zł. To jest właśnie to, w czym wczoraj wystąpiłem. Niebieskie chyba z czarnymi klapami, o ile dobrze pamiętam. Powiem Państwu, że super. Spodobało mi się od pierwszego nałożenia. Bo to był komplet, ale wziąłem bez spodni. Także wczoraj zapłaciłem równo 1200 zł. Jeszcze karta mi nie zadziała. Dobrze, że miałem gotówkę. Idealnie wziąłem tyle gotówki, ile było trzeba. Tak więc tak, Szanowni Państwo, obkupiłem się. W międzyczasie moja przyjaciółka dzwoniła, że zegarek przyszedł. Ja już taki cały w nerwach mówię, czy oszukali, czy coś. No nie, jest super, super. Moja przyjaciółka akurat się zna na takich rzeczach. Więc mówi, że super. No to jadę do domu w tych emocjach. Zegarek, powiem Państwu, prześliczny. Pięknie pasuje na moją dosyć małą dłoń, na mój mały nadgarstek. Miałem ten zegarek wczoraj na ręku w czasie tej wideoaudycji o tych pasożytach. Na razie nie chcę Państwu mówić, jaki to jest zegarek, z kilku względów. Może jakiś konkurs zrobię, może coś. No, na pewno nie będzie wygraną ten zegarek. Powiem Państwu, że jest śliczny, natomiast wczoraj wystąpiła taka sytuacja, że już prawie zacząłem rwać włosy z głowy, a aż tak dużo to do tego rwania to nie ma. Zastanowiła mnie jedna rzecz. Dlaczego data była 19? Dobra. Wysłał mi Moshe Red instrukcja, jak to nakręcać te zegarki, on się zna na tych zegarkach, więc potem sobie zresztą kamerkę postawiłem i pokazywałem mu, bo powiem Państwu, że tak, trzeba obrócić dwa razy, tak, czyli że musi się o dobę obrócić, żeby poszedł do przodu o jeden dzień, ale jeden obrót malutkiej, bardzo niewygodnej w dotyku tej, do obracania tej śrubki, czy jak to się nazywa, pokrętła, to jest jakieś 15-20 minut. Czyli się trzeba nakręcić jeszcze do tej pory, mam ślady na palcu od tego. I wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że do 21 szło w miarę ok, już byłem zmęczony, trwało to kilka minut, czy z 10 nawet, bo to strasznie powoli idzie. I zacząłem być coraz bardziej wściekły, bo mówię, no tyle pieniędzy zapłaciłem za to, dlaczego nikt nie nastawił mi tego zegarka? Klient nasz pan. Powinienem dostać gotowy do akcji, tylko sobie godzinę ustawić. Więc, Szanowni Państwo, no po 21 zaczęło przy poruszaniu tego pokrętła zaczął być dziwny odgłos, tak co półtorej, dwie godziny, jak przesuwałem ten wskazóweczki i taki dziwny, jakby coś przeskakiwało. Ja mówię, kurde, co jest grane? No ale dobra, wziąłem kamerę, byliśmy z Moshe Redem na wizji, on się zna na tych zegarkach, więc ja przyłożyłem ten zegarek do kamery i powoli nim kręciłem. No to Red mówi, że no nie wiadomo, mówi, może to tak ma być, może to jest taki starszy mechanizm, ale no kręcimy dalej. Wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, gdzieś koło 24 na godzinie, już Państwu mówię, muszę sobie wyobrazić to, na godzinie 5, czyli 17, kręcę pokrętłem i pokrętło się kręci i nie idzie. Na początku jeszcze to trochę do tyłu, trochę do przodu jakoś się dało, ale to już była mordęga. Aż w końcu w ogóle przestał. Ani do tyłu, ani do przodu nie działo. No to Red mówi, no to dzwoni już do firmy. Dzwonię do firmy. Zadzwoniłem do tego szefa firmy. Bardzo miło, bardzo sympatycznie, bardzo przepraszali. Natychmiast to załatwią, jeszcze jakiś tam upominek tego. A ja to tam w nosie mam ich upominki. Chcę mieć dobry, sprawny zegarek. Potem zadzwonił pan z serwisu. No pan z serwisu mówił, żeby na pocztę to wysłać. Ja mówię, proszę pana. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie na poczcie różnie bywa. Czasem się tylko 5-10 minut postoi albo w upale, albo w dmuchającej na człowieka klimatyzacji, po której się często choruje.
A czasami można i ponad godzinę postać. Zależy od farta, albo się ma farta, albo nie. Ja mówię, więc mówię, wie pan, no troszeczkę, no coś tu nie gra, bo mówię, no w dobie zamawiania kuriera do domów, no ja mam na poczcie stać, nie ze swojej winy. Poza tym mówię, dlaczego państwo mi wysłali zegarek bez ustawienia daty? No przepraszam, przepraszam, bo, no bo oni dużo zegarków wysyłali. Wiecie, powiem państwu, że to jest, sam zarabiam pieniądze, sam wysyłam swoim fanom książki, no za gruby hajs, no ale powiedziałem szczerze, to są artykuły z moich stron, to są moje felietony, można je za darmo poczytać. Książki są dla tych, którzy chcą coś mieć mojego zestawy. No są bardzo drogie, ale no ale no już się powoli kończą, także dlatego taką też cenę dałem, bo wiedziałem, że dla niektórych ludzi to będzie do wzięcia. Więc mówię, gdybym ja prowadził taki interes i sprzedawał tak, to ja już bym dawno z torbami poszedł. Ja zakładam rękawiczki, rozrywam nożem folię z książek w rękawiczkach, żeby nawet ślad potu nie został. No i odciski palców oczywiście. Żartuję z tymi odciskami, więc ja klienta szanuję, bo wiem, że człowiek mi zostawia pieniądze i chce mieć ekstra. Jak on poplami palcami książkę, to już jest jego problem, jego sprawa. Tu musi wyjść perfekt i zawsze każdy był z książek bardzo zadowolony. Zresztą są, jest taka grupa ludzi, która no cokolwiek nie wypuszczę, to musi to mieć. Koniecznie z moim autografem. Czy ludzie jakieś dedykacje proszą? No właśnie z tymi dedykacjami jest problem, bo czasami ktoś zamawia 6 książek, ogólnie, przepraszam, 4 książki moje czy 5 i do tego jeszcze ten zestaw 6 książek, ten ostatni. No i teraz na każdym napisz dedykację oddzielną. No ja po prostu nie wiem, no często piszę, że tam na przykład Markowi z życzeniami miłej lektury, albo z życzeniami przyjemnej lektury, albo owocnej lektury. No czasami jak tam kogoś znam, kogoś dłużej, to na przykład na poradniku rozwodowym napiszę, że oby nigdy ci ta wiedza nie była potrzebna, uśmieszek i tam Marek Kotoński, wiadomo, data. Także sobie niektórzy ludzie życzą jakieś autografy na wybranych stronach. No ludzie mają różne życzenia, płacą, klient wymaga, klient nasz pan i tyle. Także szanowni państwo, konkretnie się przestraszyłem. Data na tym zegarku jest 27. Wczoraj wieczorem próbowałem jeszcze to poruszać i chodziło, ale mówię, już nie będę tego ruszał, bo tam tak z Redem doszliśmy do wniosku, znaczy on doszedł do wniosku, że on po prostu był niewyczyszczony ten zegarek albo i stał bardzo długi czas bez nakręcania. Ten zegarek już swoje lata ma. Także powiem państwu, jest naprawdę bardzo elegancki. Męski. Myślałem, że będzie troszeczkę większy, ale naprawdę super jest. No i od razu widać, że złoto. Akurat na tym złocie mi zupełnie nie zależy, ale zdaję sobie sprawę, że muszę wyglądać. Jeśli chcę coś osiągnąć, to muszę coś... muszę ładnie wyglądać, muszę się ładnie pokazać, muszę unikać pewnych tematów, dlatego na pewne tematy będziemy sobie gadali. Tutaj na Radio Summit 2, a tam nic takiego nie będzie. Tam będą tylko moje rady dla ludzi, którzy mnie słuchają. I musi to być fajnie zrobione. Także szanowni państwo, no tak to wygląda. Wczoraj miałem okropne stresy z tym zegarkiem. Mówię, no po prostu powiem wam, że co bym nie kupił, to są jakieś problemy. Klapki kupiłem luksusowe, porwane. Nie pamiętam, gdzie je kupiłem. Tyle rzeczy kupuję. Wczoraj jeszcze wystąpiła rzecz, która mnie dobiła wieczorem. Nagrywam tym aparatem G7, okazało się, ja czytałem, że opinie, że ten aparat ma bardzo dobry mikrofon. I powiem państwu, że niestety, no ten mikrofon chyba jest nawet gorszy w G7 niż w iPhone'ie, bo iPhone wbrew pozorom ma bardzo dobry mikrofon. Nie wiem, czy nie lepszy niż ten G7. No, ale jak mi ludzie mówią, że jest zły dźwięk, no to co? No w środę nic nie zamówię, tak w czwartek i było święto, w piątek coś zamówię, cokolwiek zamówię, to i tak dojdzie we wtorek. Zamówię jakiś naprawdę konkretny mikrofon do tego aparatu. I wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że wczoraj nagrywam. Na szczęście już kończyłem audycję. I nagle widzę, bo to tak, ja mówię do, patrząc się w obiektyw, a obok jest otwarte ten ekranik. No to w ekranik nie mogę patrzeć, bo państwo zobaczą, że nie patrzę w obiektyw. A bardzo mi zależy na kontakcie wzrokowym. To jest podstawa przy przemówieniach. Nie rozumiem ludzi, którzy nigdy nie patrzą. Trzeba zawsze nawiązywać więź z osobą, która nas ogląda.
I chcę też, żeby ludzie widzieli moje oczy, żeby widzieli, że ja to, co mówię, to jest prawda, żeby wiedzieli, że jestem przekonany, że robię to, co kocham. Po oczach można wiele rzeczy rozpoznać. Ja nie mam nic do ukrycia. Dlatego się patrzę i uwielbiam się patrzeć prosto w obiektyw. Nie mam nic do ukrycia. Mówi się, że jak ktoś ma coś do ukrycia, to macha oczami na boki. Ja w rozmowie z ludźmi czasami nie patrzę się cały czas w oczy, bo to jest niegrzeczne. Czasami gdzieś tu w bok spojrzę, tu coś. No wiadomo, to jest takie bon ton w rozmowie. Natomiast przy takich audycjach wideo ja nie oglądam żadnych poradników, nikogo nie oglądam, mam swój styl, jestem sobą, będę tak działał, tak jak lubię. Mam w nosie wszystkich, nie tylko w nosie wszystkich tych coachów, co mnie nauczają. Ja jestem sobą, będę robił zawsze tak, jak czuję, mam jakiś wewnętrzny napęd, on mnie prowadzi i tyle. Nie zamierzam też mówić tak, jak niektórzy mi jakieś rady dają, że jakoś spokojnie, żeby stonowana, to ręką nie mogę ruszać. Dlaczego nie mogę ruszać ręką? Dlaczego nie muszę ruszać palcem? Ja się mam ochotę czasami wkurwić przed kamerą. Mam ochotę być miły, mam ochotę się roześmiać. Jak będę miał ochotę, jak mnie poprowadzi ten nurt emocji, tak będę właśnie za nim podążał, bo jestem sobą. To, co sprzedaję, to jest moja istota. Jeśli będę na tę istotę nakładał jakieś wzorce czyjeś, czy będę mówił jakiś Grzesiak, czy ktoś inny. Nie ma takiej możliwości. Jestem sobą i wystawiam na sprzedaż siebie, bo to przede wszystkim. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żebym ja się dobrze czuł. To ja mam się w tym dobrze czuć, to ja mam się spełniać. To jest dla mnie. To pomaga ludziom, ja wiem, ale to jest dla mnie. Ja mam się z tym dobrze czuć, ja mam się w tym spełniać. To jest najważniejsza rzecz. Ja mam się w tym spełniać. Mam to pokochać. I lubię to. Czuję się jak ryba w wodzie. Kto to by powiedział? Przecież to jakby mnie nauczycielki ze szkoły, to przecież by zawału dostały. Zahukany, taki nieśmiały zawsze. Zalękniony, tłuściutki chłopczyk, a tu po prostu taki demon przed kamerą. Ja Państwu powiem, że to się takie coś we mnie wyrywa, że ja to po prostu, jeszcze zobaczycie, co ja będę potrafił, ale najpierw muszę się nauczyć opanować ciało. Najpierw musi być, jak to nagram, to sobie wieczorami oglądam, najpierw muszę się nauczyć obsługi swojego ciała, muszę się czuć swobodnie przed kamerą, muszę wyćwiczyć sobie swój styl, jak mam głowę trzymać, jak mam gestykulować, samo wyjdzie. To jest tak, jak boksowałem na początku, nie wiedziałem, jak cios zadawać, jakieś krzywe uderzenia robiłem, to sobie jakieś palca wybiłem, ale to potem z czasem zaczynałem patrzeć, że które ciosy sprawiają, że najmniej się męczę, które sprawiają, że worek najmocniej reaguje i tak w ten sposób dogrywałem wszystko i to tak miesiąc po miesiącu, rok po roku i potem, no, potem wyszło tak, że no, wychodzą różne persony i próbują na siłę udowodnić, że ja filmy jakieś przyspieszałem. A to jest i tak już to, co mi zarzucają, że przyspieszyłem, to już ja byłem, o, to już był schyłek formy. Gdzieś w wieku 20 lat byłem dużo szybszy niż wtedy. Także tak. To robi trening. Trening, praca, dzień w dzień, bez poddawania się. Chory, zdrowy, walenie worek. Jak już nie mogłem, ręce drżały, po prostu byłem cały padnięty, to siedziałem, czytałem Biblię, potem jakieś horrory, wiadomo, tylko siedziałem w domu, czytałem książki. Jak już trochę sił było i w worek, i z dynki, i z kopa, i z łokcia, i z kolanka, no z kolanka musiałem doskakiwać i ćwiczyłem. No i to nie ma, no, pod wszystko boli. Żadne suplementy, ja w ogóle nie słyszałem wtedy, że to jakieś suplementy, kreatyny. A wielka szkoda. Szkoda, że nie słyszałem wtedy o dietach i tak dalej. Bo żarłem, no jak żarłem, tak jak każdy, mięcho jakieś ze spożywczaka, przyprawy, chleb biały. Gdybym już wtedy stosował dietę, miałbym dużo lepsze osiągi. A najlepiej by było, gdybym profesjonalnie to ćwiczył. No ale wstydziłem się pójść na salę bokserską. Także ćwiczyłem w domu. Także, szanowni Państwo, no, miesiące, lata mijają i człowiek staje się coraz lepszy, coraz sprawniejszy. Tak samo jest z przemawianiem. Ja czuję, że to się ze mnie chce wydostać. Naprawdę mam ochotę się kiedyś konkretnie wkurwić. Lubię poruszać różne bolesne tematy, ale muszę jeszcze trenować. Muszę trenować, muszę ćwiczyć, muszę stawać przed tym stresem codziennie, przed tym wyzwaniem. Nie chcę. Wczoraj tak nie chciałem, po prostu już tak nie chciałem mówić, tak się bałem. Tak byłem zestresowany, byłem, trochę mi się ciężko oddychało. Ale mówię sobie, przypomniałem, jak ćwiczyłem latami, jak byłem młody. I wtedy też nie chciałem. Wszystko bolało i to jak to bolało, to jak cholera bolało.
Ale gdzieś tam pamiętam, kiedyś taka była sytuacja, że postanowiłem sobie jakiś horror fajny, miałem nowy z biblioteki, chyba Smitha, Nigel Smith, tak? Guy się pisze, nie wiem, to Guy się czyta. Jakoś usłyszałem rechot dresiarzy z dołu i natychmiast książkę odłożyłem, zacząłem napierdalać. Rozgrzewka i napierdalanka, mówię. Nikt mi nie wybaczy, jeśli popełnię błąd. Jeśli popełnię błąd, to mnie zatłuką. Muszę ćwiczyć, muszę być najlepszy, muszę sobie dać radę. Muszę sobie dać radę w każdej sytuacji. Czy dwóch mnie napadnie, czy trzech mnie napadnie. Muszę po prostu lać po prostu tak, żeby nic nie zostało po mnie. Znaczy po mnie, żebym ja został, ale żeby nikt z napastników nie został. I po prostu tak sobie w głowę to wkręciłem, po prostu do końca. Do końca walczyć, nie ma czegoś takiego, że boli, że się nie chce, że nie ma oddechu. Walczyć do końca, to jest w głowie śmiertelna determinacja, po prostu byłem tak śmiertelnie zdeterminowany. I powiem Państwu, że tęsknię za tą siłą, ponieważ przydałaby się w diecie, w tych syfach, które jem, żeby się odchudzić, żeby się wreszcie wziąć za te barki bolące. No ale to jest takie wszystko zamknięte koło. Jakaś pani napisała kogoś, kto pod Rzeszowem świetnie te barki leczy. No tak, bardzo dziękuję tej pani serdecznie, ale ja za bardzo nie mogę pojechać. Jak pojadę, to będę po środku przeciwbólowym, po którym, no wiadomo, jestem, no co tu dużo gadać, no jestem przyćpany lekko. Nie ma co tutaj używać dyplomacji, ale tylko po tym mogę w miarę bezstresowo do Rzeszowa pojechać tyle kilometrów. I jeśli będziemy robili ćwiczenia, a środek przeciwbólowy zatrzyma jakby to odczuwanie bólu moje, no to przecież to on będzie pytał, będzie wyginał mi rękę, kiedy ból, będzie wszystko zafałszowane. Natomiast jeśli pojadę do tego człowieka bez tego środka, to jeśli nawet się nie wydarzy jakaś sytuacja, czy z toaletą, czy coś, ostatnio jest dużo lepiej z tym. Chociaż no ostatnio po tym ostrzale hejterów to się znowu zaczęło to wszystko coraz gorzej zaczęło być z tym zdrowiem moim. Ale i tak nie narzekam, bo tą Ankę to naprawdę, to tak doprowadziły te gnoje do takiego stanu, że naprawdę, powiem Wam, naprawdę trzeba być, bo ja rozumiem, że ja jakąś taką działalność prowadzę, tak, no mówię na tematy religii, na tematy filozofii, mam jakieś poglądy tam społeczne, no każdy mam jakieś poglądy. Rozumiem, że ktoś, kto ma inne, może mnie nienawidzić i chce mnie dojeżdżać, ja to doskonale rozumiem, no buntuję się przeciwko temu, że mnie tak nienawidzą, ale nic nie mogę z tym zrobić, no muszę to zaakceptować. Muszę się nauczyć z tym bólem żyć. Natomiast ta dziewczyna nikomu nic nie zrobiła. Żadnych poglądów nie rozpowiadała. Po prostu dała kosza psychopacie, który zresztą był tutaj w moim mieście, gdzie mieszkam. Był w prokuraturze, zresztą zamieściłem wątku na forum Reakcja Stalkera, bo poprosiłem stalkerów, żeby zostawili Ankę w spokoju, żeby mnie dojeżdżali, ale żeby Ankę zostawili. I wszyscy zaczęli ją dojeżdżać. Sławek, czyli kanister, zaczęły się znowu gadki. Znaczy, ja nie wiem, mi mówiono, nie wchodzę na jego stronę, żeby się nie denerwować. Pawełek, zaczęły się głupie maile, listy. Pan Adrian z Wrocławia, podejrzewamy, że to on stoi za tym kanałem Radio Samiec, no to po prostu ją tak lżyć zaczął. Od razu nagrał prześmiewczy jakieś wideo o niej. Wiecie co, ja Wam powiem, naprawdę, kurczę, naprawdę dla mnie to jest ciężkie do zrozumienia. Ja rozumiem, że zemsta, że kogoś, no ktoś ma inne poglądy, że trzeba go zniszczyć. Ja doskonale rozumiem, że po latach można jakieś sprawy załatwić, czy kogoś dojechać 20 lat po tym i to jest, myślę, no ja raczej nie jestem fanem tego, no ale wiadomo, no tam się tam kiedyś też mi zdarzyło, że tam kogoś spotkałem, kto był niezbyt dla mnie miły, jak ja byłem słaby i żeśmy sobie tam wyjaśnili parę spraw. Znaczy chyba ja wyjaśniałem, bo on za dużo do wyjaśnienia nie miał. Fajnie jest, mówię, no jakbym spotkał jeszcze tam kogoś, co nie pozałatwiałem sprawy, no to nie wiem, no. Mamo, nie, no pewnie bym wybaczył na pewno. Nie, biłbym tam, nie. Aż za stary jestem na to. Nie, trzeba, rękę bym podał i poklepał po ramieniu i idziemy sobie dalej. Trzeba wybaczać, szanowni państwo. Natomiast to są takie sprawy, rozumiem, ale gościu dostał kosza. Ja czytałem te rozmowy tego Pawła, prywatnego detektywa. Czytałem wszystkie rozmowy, jakie on miał z Anką. No i powiem Państwu, no normalny facet, ale to powiem Państwu, no widać, że to coś już tam z głową nie tak było. No bardzo zdesperowany.
bardzo zdesperowany, naciskał na Hama. No popełnił gościu niby moim fanem Psychojes i zawsze mówiłem, żeby tak do kobiet się nie zachowywać. Zdesperowany totalnie. No i dziewczyna już miała go dosyć, bo były jakieś dziwne akcje, zaczął wydzwaniać do niej z jakichś zastrzeżonych, z różnych numerów. No po prostu chore akcje robił dziewczyna, moim zdaniem oczywiście miała rację. No i co? No i dała mu kosza. No grzecznie mu powiedziała, że no nie jest zainteresowana. Nawet chyba mu tak nie powiedziała. No i gościu zaczął wklejać jej zdjęcia na portalach z prostytutkami. Jakieś ogłoszenia zaczął umieszczać. No wiecie, taka typowa stalkerska robota. Rozmawiali ze sobą, on jej tam wysyłał zdjęcia, wszystkie swoje prywatne. Oczywiście już są wszystkie w prokuraturze i na policji tam łanki. Banka też mu założyła sprawę, ale nie tylko. I powiem Państwu, że gość się po prostu mści, dojeżdża, mówili między sobą jakieś prywatne rzeczy. No, tu Anka zrobiła duży błąd, mówiąc o swoich prywatnych rzeczach. On to wszystko wziął, poprzekręcał ładnie, dowiedział się, gdzie ona pracowała, jakie tam są osoby zarządzające i to wszystko wkleja. Albo on, albo ten Adrian. Adrian S. S. Adrian Jan S. S jak Superman, sieciowy. Adrian Jan S. z Wrocławia, to ten, o którym teledysk koledzy nakręcili. Także no jakaś to persona znana była w młodości. Tak więc może on się za to mści teraz na ludziach, nie wiem, może jakiś żal w nim jest. No jest parę teorii na ten temat, ale to nie ja będę wyjaśniał, tylko sąd. Szanowni Państwo, no co ja mogę jeszcze powiedzieć? Ja tego po prostu nie rozumiem. Czy oni myślą, że ja się znam z tą dziewczyną? Ja się z tą Anką nie znam. No, czasem z nią zamieniłem parę zdań na Facebooku. Anka nie jest po prostu, jest miłą dziewczyną, ale to nie jest dziewczyna po prostu w moim typie. Jest tylko, ja mam bardzo dużo takich koleżanek, czy na Facebooku, czy na innych stronach. No jest ich coraz więcej, zwłaszcza jak zacząłem wideo nagrywać, więc jakby no, ja nie wiem, czy oni myślą, że jak oni ją zniszczą, to oni mnie uderzą. No być może troszkę w tym racji jest, bo powiem Państwu, że dla mnie to jest chyba bardziej bolesne, że tak no niewinną osobę niszczą, gnoją, niż mnie, no bo ja sobie zdaję sprawę, na przykład ja coś Państwu powiem o hejterach. Byłem świadkiem, jak Sławek był dojeżdżany i powiem Państwu, że Sławek nie wytrzymałby 1% tego, co robi mi, nie tylko mi, bo podejrzewam, że wtedy dojeżdżał za, ja pamiętam, poczekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 osób dojeżdżał, o których wiedziałem, 5, o których wiedziałem, szóstą tak średnio, to była taka blogerka oczami Yeti i ona już też mówiła, że go ma dosyć, że prosi, żeby on poszedł, bo on tam wszystkich pouczał, jakiś tak ktoś mu coś pokazał, pochwalił się, to on zaczął mu jakieś takie kołczowskie gadki, wiecie, w stylu, że wymagam od Ciebie więcej, wymagam od Ciebie wielkości. Wiecie, no ktoś się chwali jakimś obrazkiem czy coś, a ten wyjeżdża z jakimiś głupotami. No zamiast pochwalić człowieka, dać mu jakąś wiarę w siebie, to chciał mu pokazać, jakim jest ekspertem. Tymczasem sam okładki w swoich książkach zaprojektował takie, że to naprawdę, nie wiem, po litrze wódki bym lepsze zaprojektował. Zresztą ja nie projektuję okładek, bo do tego są fachowcy. Do składu jest fachowiec, do drukowania jest fachowiec. Do poprawiania moich błędów są fachowcy. Ja się nie bawię w coś, na czym się nie znam, bo wiem, w czym jestem dobry. Jestem dobry w pisaniu, w mówieniu i nie mam zamiaru wchodzić w kompetencje gościa, który za 1000-2000 zrobi moją robotę i płacę i wymagam. Chłop sobie zarobi, czy dziewczyny sobie zarobiły na panie korektorki, dwie profesjonalne. No, trochę to kosztowało, ale myślę, że było warto, bo naprawdę jest bez błędów. Wcześniej masa błędów była w książkach, nie wszędzie to wychwytywali, a teraz postawiłem na profesjonalizm. Zapłaciłem profesjonalnie, jest profesjonalnie. I powiem Państwu, że widziałem, jak Sławek reaguje na hejt. On go nie wytrzymuje psychicznie, jego całego trzęsie. Nie będę już Wam mówił, w jakich to sytuacjach było. Na przykład oni się kiedyś... Był taki buggy. Kiedyś widziałem i to, bo już na Onecie nie ma tych blogów. Na blogu Jerzego Urbana Sławek podawał jego dane, mówił, że do jego żony zadzwoni, podawał nazwiska, podawał numer telefonu. Ja Wam powiem, że jak półtora roku temu Sławek do mnie oficjalnie jako Sławek K napisał maila, ja je wszystkie zamieściłem na forum.
że zamkną mi forum, kanał YouTube, wszystko zamkną, ma zniknąć o nim informacja z mojego forum i z moich stron. To ja sądząc, że on naprawdę poszedł na policję, oczywiście blefował, nigdzie nie poszedł, albo poszedł i umorzyli sprawę. Dzwoniłem między innymi do tego Bagiego, ale powiedziałem, że w sprawie Sławka i nie chciał ze mną rozmawiać. Podejrzewam, że zdobył jakieś dane prywatne, tak jak moje prywatne dane zdobyli i udostępniają. I pewnie czy dzwonił wieczorami, czy szantażował, że jakieś informacje o nich ujawni. W jaki sposób musiał tego Bagiego, a to parę lat się tak chłopaki darli koty ze sobą. I zastraszył go zupełnie. Bagi w ogóle był przerażony, nie chciał o nim gadać. Inni też nie chcieli. Myślałem, że to będzie tak, że wszyscy ludzie, którym on krzywdę robił, ale oni mówią, nie, chłopie, ja z nim nie chcę już mieć nic do czynienia, nie chcę z tym świrem nic mieć. Ludzie pouciekali z internetu, powyganiał wszystkich i co? I ludzie się boją. Boją się biegli sądowi, boją się psychiatrzy, psychologowie. Każdy się boi wziąć za Sławka. Bo oni dokładnie wiedzą, co to jest stalker. I co z tego, że wszyscy wiedzą? Nawet na Politechnice wiedzą, kim Sławek jest i kim się zajmuje. Wiedzą ludzie z kadry, która tam naucza. Ale nikt nie chce być zniszczony w internecie. Zobaczcie, taki grubasek 50-letni, który całymi dniami siedzi i pisze paszkwile na ludzi. I zobaczcie, jak wszystkich pozastraszał. Widziałem go w sytuacji, gdy go inni ludzie dojeżdżali. Powiem wam, że on naprawdę kiepsko to znosi. Z tym większą zaciętością lubi kogoś dojeżdżać. Lubi usłyszeć jakąś informację prywatną. Zawsze on tak prowadzi rozmowy, niby miło. Na wykopie jest to wszystko, możecie go zobaczyć jako kanister. Z wykopu też musiałem uciekać, wytrzymałem tam chyba 2 lata. I słuchajcie, nawet jak stamtąd wyszedłem, to pod moimi artykułami, czy nowe jakieś artykuły o mnie zamieszczał, i potem razem z trollami innymi, z multikontami sobie pisali o mnie, o moich prywatnych rzeczach. On lubi jakieś prywatne rzeczy się dowiedzieć z życia i je przekręcać. Czyli jak nie mieszkam z rodzicami, to znaczy, że zostawiłem starych rodziców, którzy umierają, konają z głodu w trupiarni, a ja ze swoją kochanką tutaj szaleję, upijam się, biorę narkotyki. On wszystko przekręca, żeby poniżyć człowieka, żeby rzucić na niego oszczerstwo. Zajmuje się chłop marketingiem zawodowo, więc dokładnie wie, co to znaczy opinia, gdy na mojej pozycji, w mojej pozycji się sprzedaje książki. Jeśli zniszczy opinię, to zniszczy także forum książki, zniszczy mi źródło zarobku, zniszczy mi całe życie. A przy okazji, wiedząc, że mam chorobę, która polega na bardzo takim dziwnym reagowaniu na stres, nadmiernym reagowaniu na stres, to doprowadzi mnie do po prostu no, czy do śmierci, czy do ciężkiego kalectwa, bo to się ciężko to znieść. I powiem Państwu, że być może już tego IBS-u bym nie miał, ale trzeba pozwolić układowi nerwowemu się zregenerować. A tu się nie da, bo to latami cały czas. Nawet jak uciekłem z wykopu przed nim, tak jak uciekałem z Forum Wyborcze, z Onetu uciekłem, wszędzie gdzie byłem, na EJOB-ie byłem, uciekłem, tam też na EJOB-ie był, mnie dojeżdżał, w końcu go usunęli. Ale zagroziłem mi procesem sądowym, już było pismo gotowe, wszystko było gotowe i mówię, idziemy do sądu w takim razie. No i go usunęli, bo tylko tak z nimi można rozmawiać. Na wykopie co było? Mi dali napis, że jestem przestępcą, że robię wojenki. Słuchajcie, 3 lata dojeżdżania, zarzuciłem publicznie moderacji, że wspierają przestępcę. To mnie wywalili, jego zostawili. Mimo moich błagań i próśb, ten gościu przez rok nie dojeżdżał. Skasowali Sławka za trolling i multikonta dopiero wtedy, kiedy prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie tych wpisów na wykopie 1,5 roku temu i dostali pismo z prokuratury. Dopiero wtedy się kapnęli, że to już się sprawa jest za gruba. A ja pisałem i do tego białka całego pisałem. Mam list, gdzie prosiłem o dane. Ci ludzie wiedzieli, że jest taki problem. Coś zrobili? Nie, mnie wypieprzyli, dali mi fałszywy opis, że jakieś multikonta miałem, a to byli ludzie, to byli inni ludzie. I powiedzieli, że ja miałem multikonta. Słuchajcie, no nie wierzyliśmy własnym oczom. Prosiłem ich, podajcie te IP, podajcie jakąś maskę po sieci, pokażcie ludziom, że to są multikonta. Olali mnie. Wiedzieli, że to się dzieje, wykupywałem u nich reklamy. Widzicie, jak oni się zachowują? A takie oszczerstwa leciały. A co by było, gdyby te oszczerstwa gdzieś się wylały na gdzieś, nie wiem, radio, telewizja? Przecież byłbym zniszczony. Byłbym totalnie zniszczonym człowiekiem. A gdyby kogoś namówili, bo nasz były moderator Vincent przecież namawiał ludzi, żeby tu przyjechali i żeby no coś tu zrobili. No wiadomo, co mogli zrobić? No przecież z chlebem i solą by tu nie przyjechali. I to było zostawione, to było normalne.
Ale jak ja powiedziałem, że po prostu czy moderacja go wspiera, czy on zna kogoś z moderacji, no to wywalili. U mnie na samiec web takich rzeczy nie będzie. I nie pozwolę, żeby ktokolwiek został tak potraktowany kuresko jak na wykopie. Bo naprawdę przez 3 lata może ktoś wejść i zauważyć. Ja rozumiem, że ktoś nie zauważy, jak są tysiące postów, to jest oczywiste. Ale jak się tyle razy pisze, wzmiankuje, ludzie zaczęli widzieć, był taki wątek na wykopie, że sami ludzie powiedzieli, że kanister, ty już na wykopie nie jesteś, no i co? Wątek zamknęli, mnie wywalili, gościu zniknął, który mnie bronił i koniec. I już wykopowicze zobaczyli, że tego nie wolno ruszać. Nie mam pojęcia, czy on kogoś w tej moderacji znał, czy może moderatorka była feministką i wiedziała, że jak ja mam poglądy i chcieli mnie dojechać. Nie wiem, o co chodzi. Na samiec web do tego nie dopuszczę nigdy. Bo to będzie strona, która będzie miała podobny content do wykopu. No wszyscy już mówią, że to nie ma szans się udać. Zobaczymy. Tak mi mówiono od kiedy pamiętam, że mi się nic nie uda. Póki co to mi się... Większość rzeczy, które zaplanowałem, mi się udały. Tak więc tak. Oni strasznie źle znoszą hejt. Strasznie. Ten Adrian, ktoś tam mu napisał jakiś komentarz, a on mówi, o jaka fala hejtu i przytacza ten komentarz. Nikt tam nie pisze. No. Pies tam nawet, jak to się mówi? Pies ze złamanym ogonem? Nie. Jakoś tak było. Nikt tam nie chodzi, nikt tego nie czyta. Są 3 osoby, które spod Multicont piszą, albo on sam sobie pisze komentarze. A, czyli tradycyjna praktyka. Jeszcze powiem Państwu. Adrian Jan S. z Wrocławia, ten, który gwałcił, miał zgwałcić moją matkę, nasłać bandytów, to co czytałem Państwu ostatnio, to dopiero ostatnio zobaczyłem, że ten gość jest na wykopie jako Aleric. Aleric, sobie zobaczcie. Próbował rozpętać piekło na wykopie, walił moje nazwisko, jest moje nazwisko, że Kotoński pomawia, potem było o właśnie o nim, on sobie stworzył jakieś takie lewe konto, Bekowski reklamował, że oto wielki człowiek z wielkim IQ, członek Mensy, że zna osobiście Testowirona, jakiś bełkot. I powiem Państwu, że byłem zdziwiony, bo go wszyscy zminusowali. Nikt nie chciał tego słuchać, nikt nie chciał tego oglądać. Czyli on tak mnie nienawidzi, ja tego gościa w ogóle nie znałem. Nie mam pojęcia, kto to jest. No, teraz to już wiem wszystko o tym, kim on jest i skąd jest. Natomiast jak się pojawił, zaczęło mnie pisać, zaczął mi zarzucać, że ja mu rzekomo kanał skasowałem. Słuchajcie, ja w ogóle byłem w szoku. Kto to jest? A to była taka sprawa, że Sławek wielokrotnie groził, że tego Piotrka Marszałkowskiego, tego znanego psychologa, on też sprytny facet jest, on się nie tylko zajmuje jakimś tam psychologią, tylko jeszcze tam jakieś strony, robi marketing ogólnie, czyli że pan Marszałkowski miał się mną zająć, miał dostać zlecenie na mnie. Podejrzewam, że były próby robione, ale pan Marszałkowski się kapnął, że po prostu tu jest jakaś sprawa bardzo śmierdząca i no, więc znaleźli jakiegoś niezbyt przytomnego gościa, który za poklepanie po pleckach, za miłe maile prawdopodobnie, bo Sławek wysyła setkami maile do ludzi. Za miłe maile, za parę lajków pod audycjami wystąpił z twarzą i narobił masę przestępstw. Więc no podejrzewam, że tak to było, no puścili go od początku i to tak miało być. Także oni wszyscy strasznie na hejt reagują. Znowu ten prywatny detektyw usłyszał, że śledztwo, zobaczcie jak się spękał z lic. Przyleciał tutaj do, powiedzmy, w okolice Rzeszowa, był w prokuraturze i chciał się czegoś dowiedzieć. No, pewnie obfotografował dom i wszystko i tak dalej, także tak. Tak więc, szanowni Państwo, oni by, podejrzewam, 5% tego, co mi robią, oni by tego nie znieśli. Nie ma szans. Tak, więc dokończę Państwu to, co mówiłem. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, po prostu z tą Anką to powiem Państwu, no... No naprawdę korci mnie, żeby to jakoś może inaczej załatwić. Oni się wszyscy śmieją z policji, z prokuratury. Wyśmiewają się. Ten pan Adrian robił sobie takie śmieszki, hiśki. Cytuję, że się spuszczam w panią prokurator. Właśnie tę, która prowadzi jego sprawę. Powiem Państwu, że no zdębiałem. Po prostu odjęło mi mowę. Powiem Państwu, że z taką głupotą naprawdę, no nie spotkałem się nigdy w życiu. Naprawdę, a znałem wielu ludzi, którzy no nie grzeszyli jakąś bystrością, szybkością reakcji intelektualnej. To było dla mnie coś tak nieprawdopodobnego, że oni znaleźli, że Sławek znalazł takiego przygłupa. Po prostu to, słuchajcie, to jest...
nazwisko jej umieszczają publicznie, wyśmiewają się z niej. Słuchajcie, to jest, dla mnie to jest, nie wiem, no, nawet jak się ktoś na prawie nie zna, no to powinien wiedzieć, że osobę, która będzie prowadziła ich sprawę, no raczej nie powinno się obrażać. A ten gościu w ogóle, nie wiem, czy on żyje w tym świecie, czy on odleciał zupełnie, czy on jakieś narkotyki bierze, zupełnie już rozum stracił. Wiecie, szanowni państwo, przepraszam, telefon. O, już wróciłem, szanowni państwo, musiałem trochę pobiegać po domu. Tak, więc o czym to ja mówiłem? Tak, więc no... Człowiek ma już troszeczkę tego dosyć, jak to widzi, że po prostu dojeżdżają osoby, widząc w jakiej formie jest dziewczyna, prawdopodobnie bez pracy, bez środków do życia, rozbita psychicznie, z zepsutą opinią. Gdzieś tam wysyłali jej zdjęcia wszędzie. I wyobraźcie sobie, że jeszcze mimo mojego apelu i mojej prośby jeszcze ją dojeżdżają. I bezustannie jej nazwisko. I ciasna świnia, i jebałem ją, ruchałem ją i tak dalej. I oni tak piszą, nie? A ten z Wrocławia serduszka tylko daje i przypina te komentarze, żeby były widoczne. Słuchajcie, to jest... To są po prostu... Naprawdę... Czasami są hejterzy, którzy działają dla jakiejś większej sprawy, dla jakiejś idei, a to są po prostu kanalie. Naprawdę, to są po prostu ludzkie kanalie. Żeby tak człowieka dojeżdżać, ja jeszcze to rozumiem, bo mam jakieś, jest wojna ideologiczna, ale po prostu wziąć bezbronnego człowieka i go tak na rożę nadziewać powoli i się rozkoszować upadkiem człowieka, rozpadem jego osobowości, rozpadem jego życia rodzinnego, rozpadem jego psychiki, jego cierpieniem. Co w tych ludziach jest, że widzą, że cierpi ten człowiek i po prostu jeszcze dojeżdżają, jeszcze śrubkę przykręcają. No ze mną się na przykład Sławkowi nie udało, może poczuł wiatr w żagle, że może uda mu się wychuśtać jakąś może inną osobę. Ciekawe, czy była jakaś taka osoba, która się wychuśtała. Bo ja pamiętam, jak to wyglądało, jak Sławek był u szczytu formy, to naprawdę było blisko. Naprawdę było blisko. Ciekawe, czy mu się udało z kimś, czy ktoś coś chciał zaistnieć, coś chciał osiągnąć w internecie, może był chory, słaby, bo Sławek tylko się zaczyna do osób chorych i słabych. I może ktoś nie wytrzymał i sobie czy palnął w łeb, czy skoczył z wieżowca, nie wiem. Jeśli robił to ze mną, a wiedział, jak wygląda sytuacja, podejrzewam, że z nimi też. Biednych, słabych nie brakuje, są fora dla ludzi chorych psychicznie. Są fora dla ludzi z nowotworami. Teraz wystarczy taki adres dorwać, czy bloga takiej osoby i ją dojeżdżać. Jestem bardzo ciekawy, czy Sławek ma już jakąś głowę na sumieniu. Mam nadzieję kiedyś, że jak się go wreszcie uda dorwać, że sąd to sprawdzi i to dołoży wszelkich starań, żeby było sprawdzone wszystkie jego dokonania w internecie, bo jak ja już gościa poznałem, to on już hejtował wiele lat. Na przykład ta pani Weronika, co książki pisała i o Sławku, że on jej liczył i wpadł w jakiś amok triumfu, bo obliczył, że ona kłamie, bo nie mogła uprawiać seksu z klientem, bo miała okres. Czy Sławek siedział, liczył okres prostytutce? Czujecie to? I napisała o nim. To gdzieś jeszcze, to mamy to wszystko skopiowane. Ta Weronika normalnie go z nazwiska podała, gdzie pracuje, jego zdjęcie wkleiła. Myślicie, że zrobił jakąś sprawę sądową? Nie zrobił, bo facet ma tyle na sumieniu, że może tylko straszyć. Powiem wam, że Sławek zawsze miał taką... Sławek miał taki swój styl własny. Ten pierwszy jego styl to było w tych wszystkich swoich artykułach, tych blogach, w tym chwaleniu się pisanie, że jest na luzie, że jest szczęśliwy, że w Playboyu go błagał Meller, żeby pisał, ale mu odmówił. Potem miał pisać w Bluszczu, no ale go tam oszukali coś, czy podejrzewam, czy sobie jaja z niego zrobili. Chwalił się parę miesięcy, że będzie w Bluszczu swój artykuł umieszczał. Ja się dziwiłem, bo mówię, no Sławek nie pisze źle, nawet można to poczytać, ale mówię, no do gazety go wziąć, mówię, no to jakieś chyba nieporozumienie. I powiem państwu, że ciągle było to pisanie, w każdym artykule było, jaki jest na luzie, jaki jest wyluzowany, jaki jest szczęśliwy, jakie te wycieczki na Słowację, że sobie tą Skodę kupił z salonu, że 180 jecha z łokciem, że ta Skoda jest jakaś inna, bo ma podwozie Opla. Autentycznie, to autentyk był. No to mocna maszyna, 55 kucy na gazie, no to 180, ja wiem, może na Słowacji, na jakiś z góry jakiejś. Z żaglem, o może. Tak więc, szanowni państwo, to jest właśnie ten jego styl, że właśnie cały czas podkreślanie, jaki jest szczęśliwy, jaki jest wspaniały, Antony de Mello to jest przyjemnik, bo on ma rodzinę szczęśliwą, to takie mantrowanie było. Ale druga jego maniera, to ponieważ on wyciągał od ludzi informacje, zadawał pytania, ty odpowiadałaś na te pytania
I on te pytania, te odpowiedzi, tą wiedzę o tobie, bazę informacji o tobie przekręcał i to właśnie w ten sposób oszczerstwami walił w inne osoby. Więc sam nie udzielał żadnych informacji o sobie. Ale pod koniec istnienia Onetu coś się zmieniło w jego stylu. Ponieważ Sławek zaczął pisać, że ma jakiś konflikt, żalił się na swojego brata, że jakiś konflikt sądowy, czyli się pocieli, jak to zwykle bywa, o spadek. No ale w końcu chyba mu się udało tego brata wysiudać i się chwalił, że sobie Lexusa kupi takiego w promocji za 70 parę tysięcy z zeszłego roku. Tego takiego małego hybrydę taką. Także to ciekawe, co tam musiało być, skoro taki drapieżnik rasowy już zaczął pisać na blogu o tym swoim bracie. I się na niego skarżyć, ale mniejsza z tym. Reasumując, wczoraj, bo tego Państwu nie dokończyłem, po prostu zapomniałem. Wczoraj nagrywam, patrzę w ten obiektyw i widzę kątem oka, że na tym ekraniku wyskakuje jakiś napis. No mówię, tak mi ciśnienie skoczyło, ale mówię, dobra. Podchodzę do aparatu, myślałem, że zemdleję. Nie nagrywa. W panice zacząłem sprawdzać, mówię, co, nie nagrywa od początku, przecież zadbałem, żeby było widać, że sekundy, że odliczanie i tak dalej. No i się okazało, że coś, jakiś komunikat wyskoczył, nie wiem jaki, i przy 21 minut coś z hakiem przerywa nagranie. Widocznie jest zaprogramowany, ale ja w instrukcji nie widziałem, że jest jakaś ograniczona długość filmowania, no nic. Będę musiał i tak krótsze nagrywać te odcinki, no ale ja lubię sobie pogadać, więc no i przed kamerą też sobie lubię pogadać. Także to tak, szanowni Państwo. Pełne emocji, muszę poznać sprzęt, kupię jakiś dobry mikrofon, naprawdę kupię dobry, nie będę żałował pieniędzy. Jeśli już wydałem tyle kasy na zegarek, na te ciuchy, no to na ciuchy piątkę i teraz 1200, 6200 na ciuchy, na zegarek dużo więcej. Co tam jeszcze? Kupiłem aparat za 2600, tak, za tyle mniej więcej, kartę za 200 zł. Do niego, no co jeszcze, no to wydam z tysiaka na mikrofon, no musi być tip-top wszystko, no. Nie może być tak, że moją pracę będzie głos psuł. No niestety rozczarowałem się tym mikrofonem, no nic. Szanowni Państwo, to tyle na Radio Sami Zła. Będziemy sobie jakieś audycje nagrywali, rozmawiali o takich pierdołach, a na Marek Kotoński i na Vimeo będą zawsze wstawiane moje filmy wideo z konkretnymi audycjami. Dziękuję Państwu, życzę Państwu miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.